Nie szarp ręką. Tak. Jedziesz. Jedziesz. Niska ręka. I zróbcie przejście tam, gdzie ty chcesz. W łydkach, dosiadzie. Nie szarp ręką. Niska ręka. Dosiadzie. Tak. I zagalopowanie od razu, żeby on się nie mulił od razu. Niska ręka. Tak. Dobrze. I znowu zróbcie w którymś momencie przejście, ale nie, to było jego, to było jego. Nie przytrzymał. No to było bardzo złe. To było bardzo złe w takim razie. Nie rób tak szybko tych przejść. Przegalopuj sobie tam, wiesz, pół koła czy tam ileś. I dopiero wtedy. Uspokój rękę. Spokojna ręka. Wygnij konia, tak. Dobrze. I jedziesz. Niska ręka. Niska ręka. I jedziesz. I przejście w wybranym momencie w łydkach w dosiadzie. Nie szarp ręką. Nie szarp ręką. Tak, tak, dobrze Bożena, dobrze. I wybierz sobie punkt, gdzie chcesz przejście zrobić. Luźniutko tyłkiem. Tak, ale trochę było przepadnięte to przejście. Bardziej trzymaj w łydkach w dosiadzie. Spróbuj jeszcze raz. Uważaj na rękę. Stabilniejsza ręka, niższa ręka, niższa ręka. Koń wygięty wokół łydki wewnętrznej. Tak, jedziesz. I jedziesz. I wybierz sobie moment, nie szarp ręką. Siedzisz, wymiatasz, 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 wymiatasz. Kółka, kółka, biodrami. No, to jeszcze zagalopuj raz. Jeszcze zagalopuj raz i ładne przejście zrób ty. Wygnij wokół łydki wewnętrznej, wygnij konia, nie ciągnij wewnętrznej wodzy gdzieś tam, równa ręka, uważaj na rękę, niższa ta ręka, niższa ręka, uważaj na rękę, niższa ręka i zróbcie ładne przejście w dosiadzie, siedzisz ciężko, siedzisz i przestajesz jechać, no w miarę takie.